Radio Doxa. Radio w dobrym tonie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy diecezjanie, wszyscy ludzie dobrej woli tej naszej pięknej ziemi śląsko-opolskiego. Znowu przyszła bardzo trudna sytuacja. Myślę, że dobrze ją znamy. Ten nadmiar wody z góry i w tej chwili już fale wód, które się przetaczają przez rzeki, strumienie, które już właściwie też w skoryt występują, sprawiają, że wielu z nas, wielu naszych wiernych bardzo już doświadcza tej sytuacji. Są zaangażowani w ratowanie dobytku, w ratowanie życia wręcz. My zaś znamy tę sytuację dość dobrze z środków społecznego komunikowania, z mediów. Natomiast chcę do tego jeszcze za chwilę dodać parę takich informacji, które jako biskup otrzymałem też jeszcze wczoraj wieczorem co do sytuacji niektórych naszych parafii. A te słowo, które chcę skierować jeszcze dzisiaj tu za chwilę do was wszystkich, kochani, to takie słowo prośby o wsparcie, o wspomożenie, a jednocześnie dla tych, którym przychodzi przeżywać trudne chwile, słowo mojego takiego zapewnienia, że my jako Kościół Opolski nie zostawimy, że będziemy przy nich nie tylko na modlitwie i że będziemy chcieli starać się na każdym kroku jakoś wspierać. Mam taki meldunek z naszej kurii z godziny 20 wczoraj i już bardzo wiele było takich trudnych informacji. Pozwolę sobie tutaj tak króciutko przytoczyć. Otóż parafia Koperniki, filia Morów, tam już nastąpiła ewakuacja ponad 20 domów i zalanie. Moszczanka i Łąka Prudnicka, bardzo też trudna sytuacja, ewakuacja domów wzdłuż rzeki. Zagrożony jest kościół, plebania w Moszczance i w Łące. Woda jest w piwnicach, stan się ciągle podnosi. Myślę, że już teraz jest znacznie gorzej. Branice, zwłaszcza tutaj kościół Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Woda zalewa też i domy, i ewakuacja kilkunastu domów. Ciągle tej wody przybywa. Bliszczyce, kilka domów podtopionych. Wysoka, filia Boboluszki, zalane domy, ewakuacja kilku domów. Jarnołtówek i Pokrzywna, ewakuowani mieszkańcy z domów wzdłuż brzegów rzeki. Jeśli chodzi o Prudnik, to już są zalane, wieczorem były trzy ulice, ewakuacja z kilku domów, zalane Lubrza, Skrzypiec, to kolejne tutaj parafie i miejscowości. No i najtrudniejsza sytuacja to Głuchołazy, zalany całkowicie Zdrój Głuchołazy, ewakuacja mieszkańców wzdłuż rzeki. Teraz już słyszymy rano, że już nawet na rynku pojawiła się woda. Słyszymy o tym zagrożeniu przerwania czy tam zniszczenia mostu, więc sytuacja jest bardzo trudna. W samym Głuchołazu, tam w naszym ośrodku też, mimo iż staraliśmy się zabezpieczyć w tym ośrodku Skowronek, ośrodek, no to jednak woda wybiła od dołu, kanalizacja, piwnica więc zalana, Kierpień, zagrożenie rozlaniem wody. No i potem jeszcze Łowkowice, filia Komornik. Dzisiaj też z rana dostałem informację, że wójt gminy Krzyżanowice ogłosił też ewakuację, zwłaszcza w parafiach Zabełków, Chałupki i niektórych ulic w samej Krzyżanowicach, więc sytuacja jest trudna i ona niestety nie jest na etapie końcowym. Sytuacja jest bardzo rozwojowa, więc będzie tego dramatu jeszcze, tej tragedii ludzkiej na naszej ziemi, w tym naszym kościele opolskim, bardzo wiele. Właściwie przyjdą jeszcze wielkie wody, wielkie fale, tutaj Odra w szczególności, ale widzimy, co się już też dzieje na Nysie, więc sytuacja naprawdę wymaga naszego zaangażowania, nas wszystkich, całego społeczeństwa tej ziemi Śląska, Opolszczyzna, ale i w ogóle Śląska. W tym szczególny apel kieruję do was, kochani wierni Kościoła Opolskiego, o takie zaangażowanie. Chcę powiedzieć, że może najpierw tak, że słowo takiego zapewnienia kieruję do tych wszystkich, którzy już tragedię przeżywają i którym przyjdzie tę tragedię przeżywać, że my was nie zostawimy. Tutaj chcemy was otoczyć szczególną modlitwą, o której jeszcze za chwilę będę mówił, ale też bardzo konkretnym wsparciem. Oczywiście, że jest w tej chwili taki pierwszy etap, kiedy ratujemy życie na pierwszym miejscu, ale też dobytek na ile się da.
I tutaj drugi etap dopiero będzie ten pomocowy, ale my już będziemy się od jutra sposobić, by tej pomocy okazać jak najwięcej. Przy tym zwracam się do tych, którzy już dotknięci są tragedią, albo też którzy już są bardzo zagrożeni i lada moment będą prośby o ewakuację. Naprawdę nie lekceważmy tych nawoływań władz lokalnych, służb mundurowych, żeby opuścić swoje domy, bo no, naprawdę nie narażajmy swojego życia. To jest niezwykle ważne. Tutaj jak najbardziej popieram też te apele naszego rządu, pana premiera, by ewakuować się, kiedy jesteśmy o to proszeni. Kochani, jesteśmy z wami, ślę wam błogosławieństwo pasterskie, wspieramy modlitwą już bardzo i będziemy jeszcze na różne sposoby wspierać. I tu chciałbym się zwrócić już teraz z takim gorącym apelem do nas wszystkich, którzy po prostu nie możemy patrzeć na to tylko z boku, bo nas to nie dotyczy. Kiedy właściwie w czerwcu kształtowałem, wypowiadałem taką katechezę o trosce o ubogich, zupełnie nie mogłem pomyśleć, zupełnie nie mogłem przewidzieć, że w tak krótkim czasie będziemy mieć potężny sprawdzian tego, jak jesteśmy zatroskani o ubogich, bo w tym momencie tymi ubogimi będą przede wszystkim powodziane. Ci wszyscy dotknięci właśnie tą falą wody. Jeszcze tylko może to dodam, bo też może być to ważne. Dla wszystkich, którzy są w takim bezpośrednim dzisiaj zagrożeniu życia i zmagają się dla służb o ratowanie tego życia i dobytku, udzielam takiej dyspensy od obowiązku niedzielnej mszy świętej, żebyście tutaj sumienia sobie nie obciążali. Sytuacja jest na tyle jasna, że to tylko mówię, żebyście nie mieli wątpliwości, więc ta dyspensa jest dla was wszystkich. Także dla tych, którzy z takiego poziomu wolontariatu w sąsiednich miejscowościach mniej zagrożonych będą spieszyć z pomocą ludziom w tych miejscach, gdzie to zagrożenie jest duże. Kochani, wszyscy chciejmy się przede wszystkim bardzo w tych dniach dużo modlić. W kościołach, ale i też w naszych domach. Śpiewajmy suplikacje z tym szczególnym wołaniem o to, by Pan Bóg raczył nas zachować od kataklizmu powodzi, ale też i o pokój w świecie i w naszym społeczeństwie. Niech w naszych kościołach brzmi ta pieśń do serca Jezusowego z tej biednej ziemi. Tam są przejmujące słowa do Boga skierowane. Zwróćmy się też w tych dniach, w kościołach, w domach do naszego patrona, którego nas ma strzec od wszelkich właśnie kataklizmów wodnych, od powodzi, jakim jest święty Jan Nepomucen. Mamy i litanie do niego. Tutaj jak będziemy się modlić, to ostatecznie będzie od was zależało. Zawsze można się modlić koronką do miłosierdzia Bożego, też tej intencji modlić. Na różańcu trwajmy przez potężne wstawiennictwo Maryi. Upraszajmy tę łaskę takiego ocalenia od totalnego kataklizmu powodzi. Jeśli chodzi o teraz jeszcze inne możliwości wsparcia, kochani, no niewątpliwie kto tylko może, chciejcie z taką wolontariacką pomocą już teraz się też jakoś tak włączyć w tę pomoc. Mam na myśli zwłaszcza te różne regiony w pobliżu tych już zalewanych terenów, by przyjść z pomocą w takim bardzo konkretnym jeszcze przygotowaniu do fali, która nastąpi, bądź też już w ratowaniu, pomagając służbom. Tutaj szczególne słowa jakiegoś takiego zaproszenia do tego młodych, silnych mężczyzn, żeby tutaj naprawdę na ile tylko możecie się też w tę formę już na etapie ratowania życia i dobytku włączać. A potem przyjdzie ten etap pomocowy i tutaj niewątpliwie nasza diecezjalna Caritas będzie nam pomagała. Będziemy chcieli też jakoś tak kształtować od poniedziałku taki sztab kurialno-caritasowy, bo ważne jest w tym pomaganiu potem powodzianom, ważna jest koordynacja. Dlatego, że skuteczna pomoc jest wtedy, czy bardziej skuteczna wtedy, kiedy coś jest skoordynowane i zorganizowane. I tutaj już taka moja prośba też do kapłanów, by byli bardzo zaangażowani, mieli otwarte oczy. Jedni
już na miejscu powodzianom też wspierali ich i pomagali, rozeznawali potrzeby i nam zgłaszali, a z kolei kapłani, którzy są w tych parafiach, można powiedzieć, szczęśliwych, że im nie zagraża woda, żeby już po prostu też z pewną pomocą się organizowali. Nad całością w dekanatach niech czuwa dziekan i wszystko będziemy was prosić, żebyście zgłaszali nam do centrali, do takiego właśnie sztabu kurialno-karitasowego. Mamy już też zapewnienie Caritas Polska, że też otrzymamy pewną transzę pieniążków na to, ale my sami chcielibyśmy, kochani, też od jutra rozmawiałem z szefem naszego Caritasu, księdzem doktorem Arnoldem Drexlerem, o jutro będziemy otwierać już konto, prawdopodobnie pod takim hasłem Powódź 24 i 2024 i będzie można też już tak indywidualnie na to konto fundusze zbierać, którymi będziemy chcieli wesprzeć, czy to powiedzmy spożywczymi artykułami, czy też potem pomocowo osuszacze, pompy i niektóre mamy, to też już z centrali już je przygotowujemy. No, czy też po prostu bardzo konkretnie jakimś pieniążkiem, na ile właśnie będą te nasze wpłaty. Na pewno też w najbliższym czasie będzie ogłoszenie zbiórki we wszystkich naszych kościołach właśnie na powodzian. My jak możemy konkretnie pomóc? Oprócz takiego wolontariackiego wsparcia, że udajemy się na te miejsca, byłoby dobrze, gdyby to też już było skoordynowane, zorganizowane. Ale dzisiaj niech już będzie, powiedzmy, tam, gdzie kto może, tak bardzo jeszcze bym powiedział, no tak od siebie, od serca. Natomiast co jeszcze możemy zrobić? No niewątpliwie będziemy jako Caritas zgłaszać pewne potrzeby i wtedy, czy tam koce, czy inne rzeczy, to też będzie zbiórka na ten cel. Mamy pewne zapasy też jeszcze odzieży, to już je w pierwszym rzędzie będziemy chcieli też tu i tam dostarczać. Bardzo ważna rzecz teraz, myślę też jeszcze na tym etapie, właśnie przedpomocowym, tym ratunkowym, jeżeli macie, moi drodzy, swoich znajomych, krewnych, rodzinę swoją na tych terenach, o których już słyszycie, że są zagrożone, a gdzie woda już właściwie no, jest na ulicach, żeby proponować też gościnność, nawet podjechać tam w pobliże, umówić się jakoś i zabierać tych waszych bliskich no, do swoich domów. Trzeba ich przyjąć. Gościnność to jest sprawdzian naszej dojrzałości wiary. Dzisiaj słyszeliśmy, czy słyszeć będziecie jeszcze w drugim czytaniu, że wiara bez uczynków martwa jest. Ona się w uczynkach sprawdza, więc mamy to wszystko, jakby też nam Pan Bóg tutaj tak bardzo aktualnie podpowiada, co nam czynić trzeba. My też już tutaj do księży taki komunikat od razu odwołujemy konferencje rejonowe, które miały teraz być w tych dniach poniedziałek, wtorek, środa. To nie jest czas na konferowanie, gdy trzeba spieszyć z pomocą. I odwołujemy także wizytację dekanatu głuchołaskiego, która się miała niebawem rozpocząć. Kochani, nie chcę przedłużać. Po prostu raz jeszcze zapewniam, że z wami, którzy jesteście dotknięci tragedią powodzi, zalania, zapewniamy, że was nie zostawimy, a my wszyscy mobilizujemy się do tego, by pospieszyć z pomocą i już gorąco się za was modlimy w kościołach i w domach. Szczęść Boże, niech Pan Bóg was strzeże i od zła wszelkiego zachowuje. Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Radio Doxa. Radio w dobrym tonie.